tym nagraniu zajmiemy się zapisem konfiguracji elektronowej dla atomów pierwiastków chemicznych z drugiego okresu układu okresowego pierwiastków. Omawiane pierwiastki znajdują się w drugim okresie, więc będziemy analizować konfigurację atomów, które mają całkowicie obsadzoną pierwszą powłokę elektronową. Pierwszy w drugim okresie jest atom litu. Liczba porządkowa litu wynosi 3, więc mamy 3 protony, a co za tym idzie, obojętny atom ma 3 elektrony. Lit znajduje się w pierwszej grupie układu okresowego pierwiastków. Numer grupy podpowiada, ile elektronów walencyjnych ma dany atom. Elektrony walencyjne znajdują się na najbardziej zewnętrznej, obsadzonej powłoce danego atomu. Pierwsze 2 elektrony litu znajdują się na pierwszej powłoce elektronowej. O niej rozmawialiśmy w poprzednim nagraniu. Dla pierwszej powłoki elektronowej główna liczba kwantowa wynosi 1, więc poboczna liczba kwantowa może wynosić jedynie 0, a co za tym idzie, magnetyczna liczba kwantowa również wynosi 0. Mamy do czynienia z orbitalem 1s. Orbital na pierwszej powłoce przyjmie kształt kuli i na tym orbitalu znajdują się pierwsze 2 elektrony atomu litu. Będą się one od siebie różniły magnetyczną spinową liczbą kwantową. Jeden elektron będzie miał magnetyczną spinową liczbę kwantową równą 1/2, zaznaczę to jako grot strzałki do góry, a drugi elektron będzie miał wartość tej liczby minus 1/2. Zaznaczę to jako grot strzałki do dołu. Jeśli elektrony różnią się od siebie jedynie magnetyczną spinową liczbą kwantową, to nazywa się je elektronami sparowanymi. Lit ma 3 elektrony. Pierwsza powłoka elektronowa jest już całkowicie zapełniona, więc zgodnie z regułą Hunda zaczynamy zapełniać drugą powłokę elektronową, która odznacza się wyższym poziomem energii niż pierwsza powłoka elektronowa. Dla drugiej powłoki elektronowej n przyjmuje wartość 2. Przeanalizujmy, jakie wartości mogą przyjąć pozostałe liczby kwantowe. L może wynosić od 0 do n-1, więc może przyjąć wartość 0 bądź też 1. Mówiłam Ci już o tym w filmie na temat liczb kwantowych. Jeśli L równe jest 0, wtedy mamy do czynienia z orbitalem S. Jeśli natomiast L wynosi 1, wtedy mamy do czynienia z orbitalem P. Orbital S, podobnie jak dla pierwszej powłoki, ma wartość magnetycznej liczby kwantowej wynoszącą 0. Natomiast orbital P ma m równe od -1 do 1. 3 możliwe wartości oznaczają, że mamy 3 orbitale P, które różnią się od siebie orientacją z zewnętrznym polu magnetycznym. Jeśli chcielibyśmy to zaznaczyć na schemacie zmiany energii, to wyglądałoby to mniej więcej tak. Tu mamy orbital S pierwszej powłoki. Później przechodzimy do drugiej powłoki. Najpierw mamy orbital S, a następnie 3 orbitale P. Orbitale P drugiej powłoki mają taką samą wartość energii. Wracając do litu, wiemy już, że 2 pierwsze elektrony obsadzają pierwszą powłokę elektronową pod powłokę S. Został nam jeszcze 1 elektron. Elektron walencyjny. Znajduje się on na kolejnym poziomie energetycznym, bo zgodnie z regułą Hunda elektrony dążą do tego, aby mieć możliwie jak najniższą energię. Skoro powłoka o najniższej energii jest już całkowicie obsadzona, to elektron obsadzi kolejny obszar orbitalny. Orbital podpowłoki S drugiej powłoki. Zapis konfiguracji elektronowej atomu litu zapisany w sposób podpowłokowy wygląda następująco. 1s2, 2s1. 2 elektrony na podpowłoce S pierwszej powłoki i 1 elektron na podpowłoce S drugiej powłoki. Przejdźmy do konfiguracji elektronowej atomu kolejnego pierwiastka w drugim okresie układu okresowego pierwiastków. Atom berylu. Leży on w grupie drugiej. Ma 2 elektrony walencyjne. Znajduje się w drugim okresie, więc elektrony są rozmieszczone na 2 powłokach, z czego walencyjne są na powłoce drugiej. Atom berylu ma o 1 elektron więcej niż atom litu. Ten 1 elektron mogę dorysować na diagramie energetycznym. Będzie się on znajdował na tym samym poziomie co trzeci elektron, ponieważ tu na orbitalu S mogą znajdować się 2 elektrony, a póki co mamy tu tylko 1 elektron. Pamiętaj jednak, że te elektrony muszą się od siebie różnić magnetyczną spinową liczbą kwantową. Więc groty strzałek rysujemy w przeciwnych kierunkach. Konfiguracja elektronowa dla atomu berylu, zapisana w sposób podpowłokowy, będzie wyglądać następująco. Liczba porządkowa berylu 4, symbol berylu, dwukropek i wymieniamy obsadzone orbitale oraz podajemy liczbę elektronów znajdującą się na każdym orbitalu. 1s2, 2s2. Kolejnym pierwiastkiem w drugim okresie jest bor. Jego liczba porządkowa wynosi 5. W jądrze atomowym znajduje się 5 protonów, a co za tym idzie, na powłokach elektronowych znajduje się 5 elektronów. Nadal jesteśmy w drugim okresie, więc bor też ma obsadzone 2 powłoki elektronowe. Bor znajduje się w 13. grupie układu okresowego pierwiastków. Jeśli pierwiastek znajduje się w grupie od 13 wzwyż, to aby wyznaczyć liczbę elektronów walencyjnych dla atomu tego pierwiastka, wystarczy od numeru grupy odjąć 10. Dla atomu boru od 13 odejmujemy 10 i otrzymujemy 3. Tyle elektronów na ostatniej powłoce elektronowej ma atom boru. Teraz rozmieszczę te elektrony na diagramie energetycznym. Atom boru ma o 1 elektron więcej niż atom berylu. Atom berylu miał już całkowicie zapełniony orbital 2s. W takim razie ostatni elektron atomu boru będzie obsadzony na kolejnym orbitalu o wyższej energii. I będzie to 1 z 3 orbitali p. To, który orbital p wybierzemy, mając 1 elektron do obsadzenia, nie ma najmniejszego znaczenia, gdyż wszystkie te orbitale są równocenne, czyli mają tą samą energię. Konfiguracja elektronowa dla atomu boru, zapisana w sposób podpowłokowy, wygląda następująco. 1s2, 2s2, 2p1. Kolejnym elementem w układzie okresowym pierwiastków jest atom węgla. Ma on 6 elektronów na powłokach elektronowych, więc na orbitalu 2p będzie miał nie 1 elektron, jak to było w przypadku atomu boru, a 2 elektrony. Teraz sprawa jest już trochę bardziej skomplikowana, gdyż nie możemy zapisać tego elektronu w schemacie energetycznym w dowolny sposób. Atom dąży do uzyskania możliwie jak najniższej energii. Zgodnie z regułą Hunda, aby atom miał jak najniższą energię, elektrony, póki jest to tylko możliwe, zajmują różne orbitale. Co więcej, na tych różnych orbitalach mają tą samą wartość magnetycznej spinowej liczby kwantowej. Skoro ten elektron zaznaczyłam jako strzałkę z grotem do góry, umieszczoną na orbitalu 2px, to drugi elektron na podpowłoce 2p zajmie już orbital 2py bądź też 2pz. Nadal mam tutaj dowolność, ale muszę go zaznaczyć jako strzałkę z grotem do góry. Te elektrony są elektronami niesparowanymi. Zajmują różne orbitale tej samej podpowłoki i mają taką samą wartość magnetycznej spinowej liczby kwantowej. Dzięki temu atom uzyska najniższą możliwą energię. Zapisując konfigurację elektronową otrzymujemy 1s2, 2s2, 2p2. Przejdźmy do kolejnego atomu. Azot. Ma on 7 elektronów, z czego już 3 elektrony znajdują się na podpowłoce 2p. W takim razie każdy z tych 3 elektronów zajmie oddzielny orbital, a strzałki obrazujące elektrony będą miały tak samo skierowany grot. Elektrony te różnią się wartością magnetycznej liczby kwantowej, a mają takie same pozostałe liczby kwantowe. Zakaz Pauliego jest zachowany. W takim razie konfiguracja elektronowa dla atomu azotu wygląda następująco. 1s2, 2s2, 2p3. Kolejny atom pierwiastka w układzie okresowym ponownie będzie miał o 1 elektron więcej. Zobacz, ten tlen nadal znajduje się w drugim okresie, więc nadal zapełniamy tylko drugą powłokę. Na podpowłoce 2p w chwili obecnej mamy 3 niesparowane elektrony, więc podpowłoka ta spokojnie pomieści jeszcze 3 elektrony. Pamiętaj, że na każdym orbitalu może znajdować się 2 elektrony, które będą się od siebie różnić magnetyczną spinową liczbą kwantową. Atom tlenu na podpowłoce 2p będzie miał rozmieszczone 4 elektrony. 3 spośród nich będą rozmieszczone identycznie jak w atomie azotu. Teraz trzeba się zastanowić, co stanie się z 4. elektronem. Otóż 4. elektron zajmie 1 z tych 3 już obsadzonych orbitali 2p. Może zająć dowolny orbital. Jedyne co musi spełnić, to musi mieć inną magnetyczną spinową liczbę kwantową, aniżeli elektron, który uprzednio znajdował się już na danym orbitalu. więc graficznie muszę go narysować z grotem strzałki skierowanym ku dołowi. Dzięki temu mamy zachowaną zarówno regułę Hunda, jak i zakaz Pauliego. W kolejnym atomie, czyli atomie fluoru, mamy już 5 elektronów na podpowłoce P, a dla ostatniego atomu w drugim okresie, czyli dla atomu neonu, mamy 6 elektronów na podpowłoce P. Podpowłoka P jest już całkowicie zapełniona. Tak właśnie się dzieje w przypadku gazów szlachetnych. Mają one całkowicie obsadzone walencyjne podpowłoki elektronowe. Zauważ, że jeśli chcesz zapisać konfigurację elektronową dla danego atomu, to niezwykle pomocny jest układ okresowy pierwiastków. Numer okresu podpowiada Ci, ile powłok elektronowych będzie miał obsadzony dany atom. Numer grupy wskazuje na liczbę elektronów walencyjnych. Co więcej, układ okresowy pierwiastków możemy podzielić na tak zwane bloki energetyczne. Tu masz blok S, tu masz blok P, a tu jest blok D i blok F. O bloku D będę mówić w innym filmie. Jeśli jakiś atom pierwiastka chemicznego znajduje się w bloku P, to znaczy, że jego elektrony walencyjne są rozmieszczone na podpowłoce P i S ostatniej zapełnionej powłoki. Natomiast jeśli atom znajduje się w bloku energetycznym S, to znaczy, że jego elektrony walencyjne znajdują się na podpowłoce S ostatniej zapełnionej powłoki elektronowej. Atom neonu, fluoru, tlenu, azotu i boru znajdują się w bloku energetycznym P i faktycznie ich elektrony walencyjne są rozmieszczone na podpowłoce P i S drugiej powłoki. Atom berylu i litu znajdują się w bloku energetycznym S i ich elektrony walencyjne są rozmieszczone na podpowłoce S drugiej powłoki.